Zoran, kończymy ten niezwykle udany dla nas sezon, sezon, w którym świętowaliśmy jako klub stulecie zwycięstwem, kolejnym zwycięstwem tutaj w Szczecinie, potwierdzając, że ten srebrny medal absolutnie się dla nas należał. I przede wszystkim, jakie twoje uczucia po tej dekoracji, po tej ceremonii? Sprawdzę, jak mówi prawdę. Dokładnie. W życiu już słowa prawdy nie. Jak się czujesz po jako srebrny medalista? Nie ma szans, powiedzmy. To ulubione powiedzenie, nie ma szans. To powie, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Tak, ale generalnie nie ma szans. Nie, ulubione powiedzenie, nie ma szans. Nie. Przed tą kolejką mieliśmy to drugie miejsce i przyjechaliśmy tutaj jako drugi. To tak trochę ciężko było w naszych głowach tak utrzymać koncentrację, bo wiedzieliśmy, że jest koniec sezonu, ale tak jak mecz był co bliżej, to znaleźliśmy te motywacje sportowe w nami i skoncentrowaliśmy się, żeby to wygrali dzisiaj. Oczywiście jako sportowiec zawsze chcesz wygrywać mecze i udało nam się. Tutaj jesteśmy szczęśliwi. Puchar Polski i srebrny medal mistrzostw Polski. Można powiedzieć, że ten sezon się dla nas nie mógł lepiej ułożyć. Czy ty w ogóle, przychodząc kilka miesięcy temu do nas, do klubu, spodziewałeś się, że się wszystko tak fantastycznie skończy? Mogę powiedzieć, że tak, taki pomysł był, kiedy przyjechałem tutaj. Było tak, że walczymy o puchar, że walczymy o drugie, trzecie miejsce, że to był ten nasz cel, kiedy przyjechałem tutaj. Mogę powiedzieć, że wierzyłem tak od początku, że jak nie by wierzył, to nie przyjdzie tutaj. Także myślę, że sezon na końcu zakończyliśmy tak po prostu pięknie. Drugie miejsce, Puchar Polski, i trzeba się dobrze teraz regenerować, odpoczynać, dobrze odpoczynać i przygotować się za następny sezon. Dokładnie. Jakie teraz plany też twoje na te najbliższe tygodnie? Bo wiemy, że też oczekiwania będą na pewno większe na kolejny sezon. Czeka też nas historyczny udział w Pucharach Europejskich. Będziemy grali na trzech frontach. Także jakie ty masz plany też swoje osobiste na najbliższe tygodnie? Na najbliższe tygodnie mam plany odpoczynać, jak powiem. To dobrze. Tak, mamy 4 tygodnie przerwy, dobrze odpoczynać. A później zobaczymy. Tak, jeszcze nie wiadomo, czy tutaj zostaje. Nie gadaliśmy tak. Zobaczymy, co będzie następne kilka dni, ale tak naprawdę myślę, że będzie następny sezon, jak mówisz, tak dużo ludzi będą oczekiwali od nas i tak musimy się nastawić na te presje i po prostu grać naszą piłkę.